Siemanderko, z tej strony rzeka Ebro. Chciałem Was zaprosić na konkurs, który zorganizowaliśmy razem z chłopakami, z Tom Fishem i z Raf Fishem. Konkurs mikołajkowy, fajne nagrody będą do wygrania. O szczegółach wszystkich Wam powie, o szczegółach, o nagrodach Wam powie Tom Fish, a resztę Raf Fish. Także przekazuję Was do Tom Fisha. Siemanko, siemanko! A widzę, że jesteście tutaj u mnie, to znaczy, że byliście wcześniej u wędkarstwa rzeka Ebro. I co? I co? I chcecie zobaczyć pewnie, jakie będą nagrody? Nagrody na konkurs! No to dobra, nie zwlekamy i pokazujemy. Zaczniemy najpierw od rzeka Ebro. Wędkarstwo rzeka Ebro. Wędkarstwo rzeka Ebro zafundował nagrody. No to tak po kolei jedźmy. Będzie to plecak. Bardzo fajny plecak. Przyda się na ryby. Nie? Także pomieścimy tam różne rzeczy. Do tego dojdą. No, trzymajcie to. Dwie czapki, ale no jednakowego koloru. No jak ktoś tam powiedzmy wygra, to da znajomemu taką czapkę jedną. Jedną sobie zostawi dla siebie. Do tego mamy taką saszetkę. Też się może przydać na ryby, tylko taki kolorek niestety. Jeszcze mamy specjalne wędkarskie rękawice, które mogą służyć i do podbierania no, tego suma i ogólnie na zimne, jesienne wędkowanie spinningowe. No co tam jeszcze, co tam jeszcze? Dojdzie kołowrotek 2500 Ninja. To jest chyba bodajże, ja się tam za bardzo nie znam, ale to jest z Daiwa. Bardzo fajny kołowroteczek, malutki, pięknie się prezentuje i naprawdę bardzo dobrze pracuje ten kołowroteczek. Sam pracuje z siebie. Także ten kołowrotek będzie do wygrania. I tu jeszcze dochodzą gumy wędkarskie, które sam je zrobiłem, bo ja sobie lubię porobić swoje no, rzeczy, gumy wędkarskie, woblery i tak dalej. To będzie taki zestaw gum. Do tego dojdzie tak samo ode mnie, znaczy mojej produkcji. No sam je robię, no to tak, woblerek w kształcie okonia, bardzo skuteczny, także naprawdę realistycznie wygląda. No i ostatnia nagroda to jest brelok w kształcie okonia, tak samo. I to będą nagrody właśnie z kanału Wędkarstwo Rzeka Ebro. Dobra, to teraz lecimy do moich nagród. A co ja takiego mam? Może nie mam takich fajnych rzeczy, ale są rzeczy jakieś, nie? A, sorry, jeszcze zapomniałem powiedzieć, wracamy jeszcze do rzeka Ebro. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że to nie wszystko jest, bo jeszcze dochodzą dwa bony pieniężne. Czyli jeden bon za 150 zł i jeden bon za 100 zł. I te bony będzie można wykorzystać u Raf Fisha w sklepie. Jeden bon będzie losowany na kanale Wędkarstwo Rzeka Ebro za 150 zł, a jeden bon będzie losowany za 100 zł u Raf Fisha na kanale. Dobra, to tyle, bo zapomniałem, ale lecimy z powrotem do siebie. No to co? Zaczynamy, nie nudzimy. Jedziemy od pierwszego. Plecak, wiadomo, plecak jak plecak. Nie? Czapka, czapka czołgisty inaczej, nie? Na zimne, jesienne dni i przed wiatrem sobie. Jedna saszetka, druga saszetka, do tego dojdzie. I co tam jeszcze? Trzy czapki z daszkiem. Dobra, tak na szybko robimy, żeby nie zamulać. No i co? Fajna kurteczka na zimę, taka moro, rozmiar M-ka, czyli na mnie to jest troszkę za mała, ale mogę to ubrać, żeby Wam pokazać tak na szybko, jak ona wygląda. No. Dawaj. Na mnie trochę jest za mała, ale na mniejszego będzie. O! I zarąbiście wygląda. Dobra. Ściągamy. Jedziemy dalej. Jedziemy z chłopcem dalej.
Trochę to za długo trwa. Już się zmęczyłem. No i co mamy? Tak samo zestaw mamy gum wędkarskich mojego wykonania. Mamy w pudełeczku od razu zapakowane. Bardzo skuteczne gumy. Do tego dochodzi 3 woblery okoniowe na złotym kolorze. Popatrzcie, jak to fajnie wygląda realistycznie. No i jeszcze na srebrnym kolorze będzie. Takie 3 woblerki. No, do tego wiadomo, że jeszcze będzie brelok. Brelok na klucze musi być. Fajowa sprawa. Mówię wam, że już się zmęczyłem, ale nie, nic nie szkodzi. No i tak, no, już bym powiedział, że to wszystko, ale niestety nie wszystko. Też będzie 2 bony pieniężne o wartości 150 zł i 100 zł. Czyli za 150 zł będzie losowany bon na moim kanale, a za 100 zł będzie losowany u Rafisza. I te bony można wykorzystać u Rafisza w sklepie na zakupy. Pewnie będziecie chcieli wiedzieć, jakie zasady, czy... No zasady konkursu, no nie jak, żeby po prostu wziąć udział w konkursie. No to wszystko powie Rafisz. Ja się z wami teraz żegnam i zapraszam do Rafisza. Cześć! Hej, teraz na mnie omówię wam, jakie są zasady konkursu, co należy zrobić, aby wziąć udział. No i też przedstawię wam, co ja tutaj mam do wygrania dla was, a więc może zacznijmy najpierw od zasad, od regulaminu konkursu. Aby wziąć udział w konkursie, należy subskrybować 3 kanały. Rafisz Wędkarstwo, Wędkarstwo Rzeka Ebro oraz Tompisz Szeryfomania Ryby. Link do tych kanałów macie w opisie u dołu podany. Wchodzicie, subskrybujecie. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, musicie zalajkować 3 filmiki konkursowe. Na każdym z tych kanałów są 3 filmiki konkursowe. Te filmiki tak samo się nazywają, te filmiki mają ten sam tytuł, te filmiki przedstawiają to samo. To jest jeden filmik na 3 kanałach. Musicie zalajkować te 3 filmiki i dać łapkę w górę, czyli trzeba mieć konto na YouTube. Kolejna sprawa, pod każdym z tych filmików piszecie komentarz biorę udział. Wystarczy napisać komentarz biorę udział, czyli pod filmikiem na moim kanale, pod filmikiem na kanale Tompisz Szeryfomania Ryby, pod filmikiem na kanale Wędkarstwo Rzeka Ebro piszecie komentarz biorę udział. No i jak będzie wyglądało losowanie? Konkurs trwa do 5 grudnia, więc jest to taki konkurs, można powiedzieć, prawie że mikołajkowy. Wygrywa w sumie 7 osób, więc motywacja, aby wziąć udział na konkurs, powinna jakaś tam być, bo szanse na zwycięstwo są znacznie większe, gdy wygrywa 7 osób, a nie 1 osoba, czy tam 2 osoby. Losowanie będzie wyglądało w ten sposób, że 2 zwycięzców wylosuje kolega z kanału Wędkarstwo Rzeka Ebro. Pierwszy zwycięzca dostanie nagrody rzeczowe, które pokazał wcześniej Tomek z kanału Tompisz Szeryfomania Ryby. Drugi zwycięzca, którego wylosuje Wędkarstwo Rzeka Ebro, dostanie bon 150 zł na zakupy w moim tej sklepie internetowym na Allegro. Tutaj wam się wyświetla katalog produktów, które mamy w sprzedaży oraz ich ceny. Jeśli będziecie mieli ten bon do wykorzystania, to będziecie musieli wybrać produkty do 150 zł z tego katalogu, z tych cen, które wam się wyświetlają, napisać do mnie wiadomość prywatną na Facebooku, no i podać te produkty, ja je wam wyślę. Kolejne 2 osoby wybierze kolega z kanału Tompisz Szeryfomania Ryby. Pierwsza osoba dostanie nagrody rzeczowe, które właśnie wcześniej Tomek pokazał. Druga osoba dostanie bon 150 zł do wykorzystania w tym naszym sklepie tutaj internetowym. Katalog produktów wam tu się wyświetla, albo dalej się wyświetla. Kolejnych 3 zwycięzców tym razem będzie wylosowanych u mnie na kanale. Na kanale Rafisz zostaną wylosowane 2 osoby, które dostaną po bonie 100 zł na zakupy oraz 1 osoba, która otrzyma taką właśnie bluzę Rafisz Team Fishing oraz kulki o smaku szprotki, opakowanie kulek o smaku szprotki. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Konkurs trwa do 5 grudnia. 5 grudnia będą wyniki. Wygrywa w sumie aż 7 osób. No i 1 osoba może nawet wygrać 3 razy na 3 kanałach może wygrać, bo piszecie komentarze pod każdym z kanałów, no i na przykład może tak się zdarzyć, że jedną osobę wylosujemy 2 razy. Taka opcja też istnieje, ale jest mało prawdopodobna. W tym filmiku to tyle. Zapraszam do brania udziału. W opisie macie opisany dokładnie ten regulamin, jak to wygląda, jak ktoś by nie zrozumiał.
wyniki, wszystko na wynikach będzie zaprezentowane 5 grudnia, a więc bardzo wszystkim dziękuję za wzięcie udziału. Myślę, że takie konkursy są jak najbardziej fair, są pożyteczne dla każdego z nas, bo Top History Fomania Ryby czy kanał Wędkarstwo Rzeka Ebro ma reklamę kanału. Ja z tego też mam jakieś korzyści, też u mnie może być jakiś tam przyrost subskrypcji, a wy macie nagrody. Więc, więc wilk syty, owca cała, każdy z tego ma jakieś korzyści. Do następnego!